codziennie spotyka się. Proszę. Kochani, witam was wszystkich imieniem i miłością Pana Jezusa Chrystusa. Brat Dziek dzielił się przeżyciami z ponad dwóch tygodni. Natomiast ja żyję wczorajszym dniem. Również Pan Bóg darował cudowny czas. Mieliśmy spotkanie dla pastorów i to był czas naprawdę wielce błogosławiony. I od tam zgromadzonych braci przesyłam gorące, serdeczne pozdrowienia dla was, kochani. Ale tak szczególne pozdrowienia to są od brata Janka Tomczyka, od Sylwka, który tam był, i od Jasia Puchacza. I właśnie moje świadectwo, w zasadzie dwie takie króciutko chcę powiedzieć o dwóch świadectwach. Może pierwsze, przeszliśmy przez ten okres pandemii i kochani, był czas, kiedy dzieliliśmy się, mieliśmy możliwość dzielić się, w jaki sposób zbory przechodziły ten trudny, bardzo trudny okres związany z tą chorobą, pandemią, związaną właśnie z COVID-em. I powiem wam, że kiedy posłuchałem, to Pan Bóg nas zachował w niesamowitej łasce miłości. Jeden z pastorów mówi, u nas 1/3 była wyautowana, zachorowana. Drugi mówi, u nas 50% było zarażonych, zachorowało. Trzeci mówi, u nas 80% było zarażonych. Kiedy pastorzy zaczęli mówić o tym, jak 3 tygodnie, 4 tygodnie leżeli w szpitalu w totalnej niemocy, wtedy ja popatrzyłem na nasz zbór. Popatrzyłem na nas, jak gładko, jak lekko ten dobry Bóg, nasz Pan nas przeprowadził. Nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo zostaliśmy ochronieni. I kochani, podziękujmy Panu Bogu. Kiedy będą modlitwy, czy w domach, podziękujmy Panu Bogu. Słuchajcie, bracia, pastorzy w tej szczerości, w czystości, świętości mówili, w jakim stanie niemocy się znajdowali. Mówi, to jest aż trudno w to uwierzyć. A więc to było, nie wierzmy w to, że ktoś tam mówi nie ma, że tego, nie wierzmy w to. Świadectwa zborów, świadectwa Bożych dzieci, ich to dotykało, ale Pan Bóg ich przeprowadził, ale wielu też i odeszło do wieczności, o tym doskonale wiemy. Ale druga sprawa, w związku z tym pragnę przeczytać króciutko tylko 2 urywki Bożego Słowa. Pierwsze, takie piękne słowo, posłuchajmy. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. 2 bardzo ważne tematy. Ja nie będę mówił kazania, bo tam już brat się szykuje, by mówić, ale bardzo 2 ważne myśli. Bóg dał mi, Tobie, nam poznać drogę życia, nie tego codziennego. To mnóstwo ludzi, to wszyscy ludzie w zasadzie tą drogą kroczą. Ale drogę życia przez Pana Boga, wybraną, przeznaczoną dla społeczności z Nim, to jest jedno, a drugie, i dałeś mi pełną radość przebywania w Twojej obecności. To dotyczy tylko Bożego ludu, Bożych dzieci, Bożej oblubienicy, tych, którzy umiłowali Pana Jezusa, byli posłuszni temu głosowi, umarłem za Ciebie, ja zapłaciłem cenę, abyś mógł być moją własnością. I 2 urywek Bożego Słowa, który niedawno na środowym rozważaniu czytaliśmy, nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Czy zdajemy sobie sprawę, że jest to przykazanie Pana Boga? Oczywiście apostoł Paweł, czy zaświadcza, czy apeluje do zboru Filipii, abyśmy ci Filipianie wtedy trwali w tym, co już osiągnęli, ale to jest Boże przykazanie dla Ciebie, dla mnie, dla nas, byśmy w tym, co z łaski Pana już otrzymaliśmy, osiągnęliśmy z łaski naszego Pana,
abyśmy w tym trwali, abyśmy w tym ostali się, abyśmy, no właśnie, później jest dalej opisywane, nasza ojczyzna jest w niebie i tak dalej, abyśmy to odziedziczyli, otrzymali tylko w momencie, kiedy będziemy trwać, kiedy wytrwamy. I w związku z tym przepiękne świadectwo, przypominacie sobie Marcina i Madzie? No jakże nie, przecież, kochani, z nimi nie rozmawiałem, ale rozmawiałem z ich pastorem teraz, bratem Janem, i jestem naprawdę taki pocieszony, jestem taki rozradowany. Trwają w Panu, kochają Pana, miłują Pana i oddali się do dyspozycji Pana. Nie zagubili się. Poszli w nieznane, trochę martwiliśmy się, gdzie będą, jak będą, co będą robić. Madzia naucza dzieci. Marcin zaangażowany wśród młodzieży, bo on w tym temacie piłki, ale i to też jest potrzebne, angażuje się coraz mocniej, coraz bardziej. Mało to, Madzia ma pragnienie, aby jej siostra tam w tej miejscowości, gdzie razem z mamą mieszkają, aby i tam zaczęło się coś dziać. Zorganizowali całą młodzież, Madzia z tą młodzieżą pojechali tam i ewangelizowali tą wioskę. Kochani, chwała Panu Bogu. Wielki jest Pan, ale to jest to właśnie Boże Słowo. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bo możemy iść tą drogą, nawet w nieznane, jak poszła Madzia z Marcinem, ale Pan ich cudownie poprowadził i przeżywają Boże błogosławieństwo i będą nadal to przeżywać. Nie zaniechali tego, co tu jest napisane. I to dotyczy każdego z nas. I z mojej strony niech Pan Bóg nas ubłogosławi w tym temacie. Trwajmy już w tym, co otrzymaliśmy, co osiągnęliśmy. Amen.